woda, wiatr, słońce to źródła energii odnawialnej. Na ten temat porozmawiamy dzisiaj w Politechnice Dziecięcej. Zapraszam. Politechnika Dziecięca, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Razem ze mną i razem z Państwem dr inżynier Kornelia Polek-Duraj, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej i razem z Państwem młodzi inżynierowie, inżynierowie przyszłości, Hania, Pola, Franek i Igor. A dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak mieć więcej pieniędzy, jak mieć więcej oszczędności. Z pomocą przychodzą odnawialne źródła energii. Czy wiecie, co to jest gospodarstwo domowe? Kto je tworzy? No pytanie za 100 punktów, proszę bardzo, bez karteczek. Tak, wiemy, co to jest gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe to jest miejsce, w którym zamieszkuje kilku domowników, na przykład brat, siostra i rodzice. Super, czyli na przykład Hania, kto jest w Twoim gospodarstwie domowym? Ja mam dwóch braci, mamę i tatę. Dokładnie. Jak myślicie, co możemy zaliczyć do dochodów? Igor. 500 plus. O, czyli proszę bardzo, świadczenia socjalne. Dobrze, super. Franek? No, wypłata na pewno, pensja. Bardzo dobrze, czyli wynagrodzenie. Co jeszcze można zaliczyć? Hania, masz jakiś pomysł? Nie mam pomysłu. Od babci, od dziadka, od cioci, od wujka. Kieszonkowe. To jeszcze teraz mi powiedzcie, a jakie koszty, czyli wydatki mają wasi rodzice, czy wy macie w waszym gospodarstwie domowym? Na przykład na jedzenie. Super. Energia elektryczna. Na energię, czyli takie opłaty za mieszkanie, za dom. Na woda. Paliwo. Proszę? Za paliwo. Tak. Teraz tutaj dodatkowo w wydatkach mamy to, co powiedział wcześniej Franek, czyli stałe opłaty i między innymi opłatę za prąd, czyli energię. Mamy dwa rodzaje źródeł energii, tak? Jakie mamy? Kto wie? Mamy źródła odnawialne i nieodnawialne. Tak, mamy źródła odnawialne i nieodnawialne. Franek jest przygotowany. W sumie świata bez internetu nawet nie wyobrażasz, nie? A co dopiero bez... Dobrze, i teraz... Jak można jeszcze w domu zaoszczędzić na energii? Wyłączać światło, jak się wychodzi z pokoju. Dokładnie. To na pewno nie marnować bieżącej wody. A jak myślicie, jeżeli mamy, ładujecie telefon i cały czas macie w kontakcie tą wtyczkę, pobierany jest prąd czy nie? Jak najbardziej. I teraz własne źródło energii może być ze źródeł odnawialnych czy nieodnawialnych? Własne odnawialne. Gaz ziemny. Do jakich zaliczymy? Do nieodnawialnych. Franek, proszę przypnij. Węgiel brunatny i kamienny. Igor. Energia wiatrowa. Odnawialna. Dobrze, Hania. Brawo. Wzięłaś to pytanie na siebie. Elegancko. Witamy się do turnieju. I energia geotermalna. To odnawialne źródła energii. Wiecie, jakie mamy źródła energii odnawialne i nieodnawialne? I wiecie, że możemy dzięki temu, mając fotowoltaikę, zaoszczędzić koszty energii w gospodarstwie domowym. Informacji teoretycznych usłyszeliśmy bardzo sporo. Czas zatem na doświadczenia, które przeprowadzą nasi inżynierowie przyszłości. Jesteście gotowi? Tak. No to co? Zaczynamy. 3, 2, 1. Zapraszamy. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej. Czas na eksperymenty. Przedstawiam zespół do doświadczeń, a pierwszy eksperyment przygotuje dla nas Hania. Proszę bardzo. W jednym pojemniczku mam zimną wodę, a w drugim pojemniczku mam ciepłą wodę, gorącą. Tym większa różnica temperatur, to tym szybciej wiatraczek się kręci. Czyli w jednym pojemniczku była woda gorąca, w drugim była zimna. Zostały wsadzone termometry, żeby nam... nas poinformowały o tym zakresie temperatury i różnica temperatury powoduje uruchomienie wiatraczka. I teraz uzyskaliśmy energię z czego? Geotermalna. Tak, to jest energia geotermalna. Czyli tam, gdzie teraz w Polsce słyszymy o miejscowościach, gdzie są złoża gorącej, ciepłej wody, to tam chcą wykorzystać ten proces, te zasoby do wykorzystania, do stworzenia procesu wytwarzania tej energii. A teraz przystępujemy do doświadczenia, które wykona Franek. Proszę bardzo. Tutaj u mnie widać model elektrowni wodnej. Dopóki tłaczasz wodę, dopóty
działa nasz silniczek. Dobrze rozumiem? Ja trzymam. Aha, jest wsparcie potrzebne. Tak, bo tu jest ciśnienie dosyć duże. O. Pięknie. Gdzie to możemy spotkać, pani doktor? To możemy spotkać. W Franku, proszę bardzo. To możemy spotkać na przykład w Murowie, możemy spotkać coś takiego. W Murowie, tam gdzie mieszkamy. Tak. Koło rzeki, jakby jest rzeka i mamy spadowisko wody. Jakby dzięki spalaniu wody pozyskiwana jest energia. Tutaj pokazaliśmy przykład stworzenia pracy, funkcjonowania elektrowni wodnej. Tak. My nie zwalniamy. Co prawda Pola musiała pójść na zajęcia baletowe, ale Igor zaprezentuje w tym momencie swoje doświadczenie. Przedstawiam wam energię wiatrową. Tutaj mamy taki mały wiatrak. Pod wpływem jego ruchu wytwarzana jest energia. I im większa jest siła wiatru, tym większa jest siła energii. Jak to się mówi w branży, na maksa ten wiatrak. Zaprezentuj, Igor. I rzeczywiście, im siła wiatru, w tym momencie akurat fizycznie Igor wprowadza ten nasz wiatrak w ruch, to rzeczywiście wiatraczek tutaj kręci się szybciej. Chciałbym zaprezentować wszystkim Państwu elektrownię słoneczną. Mamy tutaj panel słoneczny i silniczek z wiatraczkiem, który zasilimy energią słoneczną. Skąd ty promienie słoneczne weźmiesz, panie? Wezmę, dzisiaj sobie ułatwimy, ponieważ na dworze jest duże zachmurzenie, dzisiaj sobie ułatwimy światełkiem jakby bardzo podobnym do promieni słonecznych. Proszę bardzo, przedstawiaj. Jak? Mhm. Zawinął się tutaj w kabelek, o pomogę. Rzeczywiście. Jednostajnie cały czas. Dopóki ma dostęp do promieni słonecznych, w tym przypadku mamy sztuczne oświetlenie, nasz wiatraczek się porusza. I teraz przyłączymy na większy panel. Co to spowoduje? Spowoduje też większą szybkość poruszania się wiatraczka. Dobra. O, aż słychać. Słychać i nawet tańczy. Bliżej promienie też, tym szybciej kręci się. No to oddaj delikatnie. Czyli teraz udowadniamy, dlaczego kąt ustawienia paneli solarnych jest ważny, w stronę słońca pod odpowiednim kątem. Ulubione sformułowanie młodzieży. Uwaga, wyciągamy karteczki. Czyli przystępujemy do quizu na Politechnice Dziecięcej. Pytanie numer 1. Źródłem energii odnawialnej jest A. wiatr, B. węgiel, C. słońce, D. woda. Pytanie numer 2. Skąd człowiek czerpie energię do przeprowadzania procesów życiowych? A. ze słońca, B. z wiatru, C. z pokarmu, D. z odpoczynku. Lubię was, dlatego powtórzę. Skąd człowiek czerpie energię do przeprowadzania procesów życiowych? A. ze słońca, B. z wiatru, C. z pokarmu, D. z odpoczynku. Energię słoneczną można zamienić na energię A. elektryczną, B. cieplną, C. chemiczną, D. wszystkie odpowiedzi są poprawne. Pytanie numer 4. Źródłem energii odnawialnej jest ropa naftowa, węgiel, biomasa, gaz ziemny. A. ropa naftowa, B. węgiel, C. biomasa, D. gaz ziemny. Energię wiatru wykorzystuje się w A. elektrowniach węglowych, B. turbinach wiatrowych, C. elektrowniach jądrowych, D. biogazowniach. I ostatnie pytanie. Uwaga, szansa ogromna dla was. Pytanie numer 6. Zaznacz elektrownię, która swoją działalnością bezpośrednio pogłębia efekt cieplarniany. Powtarzam, bo trudno. Zaznacz elektrownię, która swoją działalnością bezpośrednio pogłębia efekt cieplarniany. A. atomowa, B. węglowa, C. słoneczna, D. farma wiatrowa. Przypniecie swoje karty z odpowiedziami na tablicy. Mhm.
Źródłem energii nieodnawialnej oczywiście był węgiel, czyli odpowiedź B. Wszyscy taką zaznaczyli. Skąd człowiek czerpie energię do przeprowadzenia procesów życiowych? Oczywiście z pokarmu. Energia słoneczna może się zamienić na jaką energię? I tutaj mamy tak, odpowiedź A, A i D. Czyli wszystkie odpowiedzi były tutaj poprawne. Teraz źródłem energii odnawialnej oczywiście była odpowiedź C, czyli biomasa. Energię wiatru wykorzystuje się gdzie? I odpowiedź była w turbinach wiatrowych, czyli odpowiedź B. Zaznacz elektrownię, która swoją działalnością bezpośrednio pogłębia efekt cieplarniany. I to była oczywiście węglowa. Franek odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. Gratulacje i brawa należą się również wszystkim, przede wszystkim za zdobytą wiedzę, którą dzisiaj mogliście uzyskać i swoją wiedzą również udowodniliście, jak dużo zapamiętaliście z dzisiejszego spotkania. Inżynierowie przyszłości udowodnili, że warto inwestować w odnawialne źródła energii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Politechniki Dziecięcej.